Czasami się, stanie, czy tam mamy włącznik, czy to jest, y, to jest ten moment, w którym y, włączamy się w ogóle w odbieranie świata. Y, bo y, ten zmysł pierwszy się uruchamia. Y, zmysł słuchu, nie? Mm -hmm. to, W którym to jest miesiącu prenatalnego życia? Czyli, tak, prenatalnego życia mm -hmm. to jest w końcówka pierwszej połowy ciąży, czyli przyjmuje się, że między 16 a 20 tygodniem życia prenatalnego. Dziecko już ma gotowe ucho do słyszenia, aczkolwiek wiadomo, że nie słyszy yy, tak jak my słyszymy, ponieważ płynowodniowy, powłoki brzuszne, prawda? Więc yy, no i odgłosy wewnętrzne, rytmy mamy w brzuchu, tak? Ale gotowe jest zdolne do słyszenia ucho już pod koniec pierwszej kadencji. pierwsze, co chyba słyszymy, to są rytmy, nie? Tak. Pierwsze rytmy. słyszymy rytmy, i na ten rytm jesteśmy najbardziej chyba wrażliwi przez całe życie. Potem, jak dziś słyszymy rytmy bicia serca, to, to od razu reagujemy bardzo mocno. Tak. Ta muzyka, która jest oparta o rytm bicia serca, to jest, to jest psychodeliczna muzyka, nie? Czy, czy Ravela, jak słyszymy, to Bolero, to, to powtarzane cały tak, czas. Tak, nawet transowe, powiedzmy, historie, czy, tak. Czy, czy, czy u Pink Floydów tak. w Ciemnej Stronie Księżyca mhm. czas tam. To nawet wyraźnie słychać ten rytm bicia serca i on nadaje nadaje taką psychodeliczność całej, całej tej muzyce. Yy, tak samo te, te, no, wszyscy wiedzą, że dziecko chce, żeby się uspokoiło, to szuszarkę włączamy, albo, yy, albo te misie z szumisie, które się kupuje, które mają taki szum. Tak, tak. tak aczkolwiek z tymi misiami szumisami to też są pewne kontrowersje. więc. Jakie kontrowersje? Są, tak, są zwolennicy, są przeciwnicy. No, i przyjmuje się, że jednak no, to jest jakaś forma stymulacji też mhm. y, mózgu. Y, nie do końca y, zbadana, nie do końca jest stwierdzony tylko i wyłącznie pozytywny efekt. Mhm. No więc generalnie zalecana przez muzykoterapeutów, przez logopedów jest zalecana ostrożność do szumisiów. To tak właśnie takie ostatnie doniesienia, że owszem, faktycznie się dzieci uspokajają. Mhm. Natomiast y, jeżeli chodzi o całe to pasmo, częstotliwość, ja też nie jestem psychoakustykiem, więc tutaj nie, być może nieprofesjonalnego słownictwa używam. Niemniej jednak, no nie do końca jest sprawdzone, czy faktycznie nie ma tam jakichś efektów ubocznych, bo wiemy, że zakres częstotliwości tych infradźwięków i ultradźwięków, to wiemy, że infradźwięki mhm. sztucznie generowane są też źródłem lęku dla człowieka i to Aha. wiemy, prawda? Więc tutaj jest nie do końca jeszcze taki, powiedzmy, stwierdzony, że absolutnie tylko i wyłącznie mamy pozytywny wpływ więc. To już, ale są faktycznie. Coś już wiem. Kim jesteś? Nie jesteś. Nie jestem logoterapeutą. Nie jesteś logoterapeutą. Tak. Bardzo serdecznie wszystkich witam na spotkaniu z panią Amelią Golemą, panią doktor Amelion Golemą, z którą znamy się już lata całe i dlatego sobie tak po imieniu fajnie mówimy. No to jakim to, 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 jesteś? Jesteś muzykiem zawodowym, tak? Tak, jestem muzykiem z wykształcenia. Jaki instrument? Akordeon i fortepian. Akordeon i fortepian. Tak. Niesamowite. No i. Tak, y potem muzykoterapeuta, logorytmik i to zwieńczenie. Z psychologii. psychologii. Tak. Czyli zajmujesz się psychologią muzyki? Istnieje coś takiego? Tak, istnieje coś takiego. Psychologia muzyki, a w, oprócz wykładów zawodowo i praktycznie zajmuje się przygotowywaniem głowy artystów na scenę. Mhm. Czyli. Czyli... Akademia Muzyczna we Wrocławiu. Akademia Muzyczna we Wrocławiu i tak jak bardzo często instrumentaliści mówią o aparacie wykonawczym, ręki, aparacie wykonawczym przygotowującym do grania. Super aparat Tak, wykonawczy. aparat wykonawczy. Mhm. To w zasadzie można by było powiedzieć, że to czym ja się zajmuję, to jest psychologiczny aparat wykonawczy. Czyli, Czyli co, co tak zrobić, naprawdę, żeby nie wysiąść psychicznie na przykład tuż przed wejściem na scenę. Tak, co zrobić, jak sobie radzić z porażkami, jak sobie radzić mhm. z błędami na scenie, jak sobie radzić z różnymi objawami, tremy. Tak? Co zrobić, żeby znaleźć te źródła? Co no to zrobić? Co, co zrobić, żeby sobie poradzić z tremu, na przykład przed wejściem do studia. Przed wejściem do studia. No Wszyscy mówią, że najlepszym sposobem jest jak najczęściej bywać, więc musimy się tutaj spotykać A jak no, najczęściej. W tak. <laughs> psychologii mówimy, nie, nie. że desensytyzacja na bodziec jest najlepsza, czyli odwrażliwienie. Czyli im częściej coś robisz, mhm. tym mniej później reagujesz, czy, czy lękowo, prawda, czy, czy inne reakcje się nie pojawiają po prostu, więc im częściej, tym lepiej praktyka. Po czy, ty, ty, te, te reakcje lękowe są, tak? Największe problemy? Mogą być, nie muszą ale mogą być, tak? Mogą być, mogą być związane na przykład z tym, że gdzieś we wczesnym dzieciństwie czy w okresie dorastania jakiś występ sceniczny był okraszony na przykład jakimś komentarzem ze strony czy bliskich, no na pewno osób znaczących, tak? Czy może to być ze strony profesora i tam czasami wystarczy wiesz takie hasło jesteś do niczego. Do niczego już się nie nadajesz. I czasami jest to coś, co nam się tak zakotwiczy w głowie. I tak pięknie zainstaluje, że nie potrafimy później z tego wybrnąć, i niejednokrotnie jest tak, że wychodzimy na scenę i przypomina nam się ta scena, w związku z czym. Całe ciało pięknie od razu będzie reagowało albo zamrożeniem, albo zamroczeniem, albo totalną dziurą w pamięci, drżeniem rąk i tak dalej. My tych reakcji mamy bardzo dużo do wykorzystania. No, taka sytuacja może nastąpić jeszcze z, w dzieciństwie zupełnie, tak. nawet w jakimś występie w domu przed tak, rodzinką. Tak, czy na nawet życiu. na takim, powiedzmy, zupełnie niewinnym tak, śpiewaniu którejś piosenki na lekcji muzyki. Tak, mhm. też tak mogło być. Że ktoś coś powiedział i czasami tak jest, wiesz, że um, jeden komentarz, o którym ten kto skomentował, zupełnie zapomniał, że coś takiego powiedział, natomiast w nas to może tak zarezonować, że... Także apelujemy jest. do wszystkich, jeśli będą występy dziecięce, być może przy okazji świąt, śpiewanie kolęd i inne rzeczy, to nigdy, ale ci nie wyszło i jesteś do niczego, to broń Boże takie komentarze. Tak, nawet, przede wszystkim nawet, powiedzieć, co wyszło. Tak. <laughs> przede wszystkim powiedzieć, co wyszło, bo zawsze jest tak, że na każdym występie, no nie ma takiego występu, żeby nic nie wyszło. Zawsze coś wyjdzie, więc hmm. najpierw się tego hmm. starajmy uczepić, mówiąc kolokwialnie. No wróćmy jeszcze do tego okresu prenatalnego, bo to jest bardzo ciekawe, ten Pierwszy organ, który zaczyna działać, który odbieramy świat, to długi czas odbieramy tylko uchem. Tak. Jest kilka miesięcy, gdzie tak, tylko nasłuchujemy, nasłuchujemy, do... gdzie tam świat. Co się, co się z tym światem dzieje? No, organy wewnętrzne matki, głos matki tak. też rejestrujemy, nie? Tak, drgania, przecież układ kostny, po którym no, rezonans robi swoje, prawda? Więc my to słyszymy. My kiedyś tutaj w duszpasterstwie robiliśmy takie, taki program, żeśmy sobie zrobili, czytanie książek do brzuszka mhm. mamusi, ze względu na to, że no, no, to ojciec jest trochę tym pierwszym obcym, który się pojawia, pierwszym tak. niemamą, który jest Wokół dziecka, więc tak, żeby się dziecko oswoiło z jego głosem, to chłopacy czytali do brzuszka jakieś tam bajeczki, jakieś tam tak. minki czy coś, to nie, nie, nie bardzo istotne co yy, ważne, żeby dźwięk, żeby dźwięk do, do, docierał. I, I faktycznie, chłopacy, którzy tam już to robili to do, do, do trzeciego, drugiego, trzeciego dziecka, to mówili, że wychwytywali jakby różnicę. O, może to być też autosugestia jakaś, ale wychwytywali jakąś różnicę. W odbiorze dziecka, w reakcji na, na, na głos, wszyscy znamy ten efekt drukowania, dzięki któremu świetnie się udał ten film Makrokosmos, tak. gdzie kamera leci razem z kluczem gęsi i tam filmuje sobie te gęsi. Wtedy jeszcze nie było takich małych kamerek, żeby na, na, na głowie gęsi zainstalować, żeby no, takie ujęcia można było zrobić. To Yy, jajeczka wysiadywała pani yy, sztucznie yy, i robiła cały czas dido dido tak. tym gęsiom. Jak gęsi potem już wystartowały w życie, wykluły się z jajeczek, to za didot szuję jak za mamusią i dzięki hmm. temu można było zrobić to. Także ta, ta jakaś ta pamięć muzyczna zostaje w nas, pamięć do dźwięków i to pewnie tak to, to szukamy. Dziecko szuka dźwięku matki. Tak, zresztą matku. w psychologii muzyki mówimy o prenatalnej pamięci muzycznej. Pamiętamy, zapamiętujemy te dźwięki, zresztą były też yy, przeprowadzane eksperymenty, które polegały na tym, że w ósmym miesiącu życia płodowego dziecka prezentowano jakiś fragment muzyczny. Ja już teraz skracam, tak? Yy, później poproszono mamy, żeby tego właśnie utworu nie słuchały przez dziewiąty miesiąc ciąży i pierwszy miesiąc po urodzeniu. I okazywało się, że nawet jeżeli były dwa miesiące przerwy, to w drugim miesiącu po urodzeniu dzieci, kiedy słyszały te dźwięki, sprzed dwóch miesięcy podkreślam, uspokajały się na tę melodię, czyli pamiętały. Więc tutaj, jak gdyby niezaprzeczalnie w psychologii muzyki mówimy, już o prenatalnej pamięci muzycznej. No zresztą też, jeżeli mówimy o językach natywnych, przecież też pamiętamy intonację języka, którym posługuje się matka i moje najbliższe otoczenie. W związku z czym ja już jak gdyby. to nie jest tabula rasa, że ja się rodzę i nic, tak? Ale jakieś sekwencje, dźwiękowe intonacje, nastrój, emocje. Ja to już pamiętam, więc to jest też takie niezwykłe. A propos czytania książek, yy, mówiłeś właśnie o tym, że do Brzuszka ojcowie czytali. To kiedyś rozmawiałam z lekarką, która pracowała na oddziale wcześniaków i też zauważyła pewną zależność, że kiedy na tym oddziale wcześniaków, no wiadomo, że na, na tym oddziale są dzieciaki, które potrzebują zazwyczaj inkubatorów, czasami dodatkowego jeszcze sprzętu, żeby utrzymać przy życiu i żeby później mogły faktycznie dobrze, prawidłowo funkcjonować. I mówiła właśnie, że te dzieciaki, które leżały w inkubatorach i obok tych inkubatorów byli rodzice. Niezależnie czy mama czyta to, ale siedzieli i czytali książki, to te dzieciaki dużo szybciej dochodziły do zdrowia, sprawniej wyrównywały się tam wszelkie rytmy, już mówię, ciśnienie, puls i tak dalej. Czyli te, te parametry, które świadczyły o tym, że, że dziecko się dobrze czuje. I mówi, że tutaj ten głos miał niezwykłe, niezwykłe znaczenie, właśnie. Że to, że rodzic był i czytał, był obecny, czyli dziecko słyszało głos. No to to, 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 to. To, że słyszymy w okresie prenatalnym, to jest jakieś kontinuum przy przejściu przez poród, tak. bo poród to jest, to jest dramatycznie traumatyczne przeżycie. Dla dzieci, tak podobno trudne, podobno trudne, to bolesne, przyciskanie przykre. się jakąś tak. bardzo wąską szczelinę. Wchodzimy w zupełnie na rzeczywistość, Ona robi się strasznie jasno, sucho. strasznie sucho. Głośno się tak. robi też. Tak, ale tego, tej głośności też na początku nie słyszymy, dlatego że mamy jeszcze płynowodniowy w kanałach. W związku z czym, było, tak, to było, jest taka naturalna to. dla nas ochrona. To czasami też tak jest, że mamy takie nadwrażliwe, się denerwują, że garnek spadł, a noworodek mhm. nie słyszy. Mhm. To jest jego naturalna ochrona w pierwszych. No i jeszcze, po i, i jeszcze jest bardzo zimno przecież też. Tak, bo. temperatura tak. zmienia się w sposób dramatyczny. No i teraz pytanie jest takie, czy nie można by było troszkę tych porodów bardziej uczłowieczyć, to znaczy mhm. czy nie mogły być w ciemnym pomieszczeniu te porody, mhm. czy nie można by trochę wilgotności powietrza podnieść, mhm. czy nie można by temperatury też podnieść do 30 stopni. Tak, pewnie tak, no przez pewien czas był taki trend y, rodzenia w wanadach. Czy w ciepłej wodzie mhm. właśnie i jak gdyby to był ten taki, powiedzmy, mm, proces przejściowy, prawda? że nie od razu w te warunki, o których mówisz, tylko... No, ale brnę do tego, czy nie przy muzyce właśnie, czy nie przy Bywa. muzyce. Bywa. Bywa, bywa tak? tak, bywa już i by dzięki temu, że faktycznie już jeżeli chodzi o tą, ten cały entourage porodów, że to już nie są takie boksy, tak jak to powiedzmy jeszcze nasze mamy rodziły, ale są to już osobne sale porodów, do tej sali może tato też wejść, tak? Więc, więc te warunki myślę, że się zmieniają i, i też nie ma z tym problemu. Sama też byłam świadkiem tego, że jeżeli chce ktoś włączyć muzykę, to być może, że akurat trafiłam na taką Aha. kadrę. Ale ja nie spotkałam się z tym, żeby ktoś powiedział, że nie. Bo można by było ostatnie dwie miesiące ciąży słuchać jakiejś muzyki mm -hmm. i potem w przyporodzie także i potem jak już yy, niemowlak wzrasta, to trochę ta muzyka, żeby się pojawiała. I myślę, że, że wiele mam już to praktykuje. No to, dobrze, ta świadomość to, to jak, jest jaka większa. muzyka? Czy to jednak naprawdę musi być Mozart? Nie musi być Mozart, bo to mm. przede wszystkim nie chodzi o to, że konkretny kompozytor, choć faktycznie Mozart zyskał na popularności w latach 90., były badania i ten okrzyknięty efekt Mozarta faktycznie Mozart jeszcze bardziej zyskał na popularności, choć i tak i tak w Salzburgu w zasadzie jest głównym pracodawcą, prawda? I zarabiają na niego od cukier na nim od cukierników po, po w zasadzie chyba wszelkie możliwe profesje. Natomiast tu bardziej chodzi o poszczególne elementy dzieła muzycznego, czyli to, o czym mówiliśmy na początku, czyli rytm, czyli jaka melodia, jaka barwa instrumentu. To ma znaczenie, tak? Mhm. I faktycznie jest tak, że wiele z tych elementów spełnia te wymogi muzyka Mozart'a, czy muzyka barokowa, czy klasyczna, tak? czy część utworów z epoki Romantyzmu. Jasne. Mhm. I, I dlatego my w pewnym uproszczeniu mówimy, że muzyka klasyczna łagodzi obyczaje, tak? Ale jest to pewne uproszczenie. Bardziej łagodzi obyczaje fagot, tak. Tak, podobno właśnie fagot, obój, wiolonczela to są te instrumenty, które, na które najlepiej reagują dzieci w okresie prenatalnym i, i w tym wczesnym okresie noworodkowo-niemowlęcym. I to potem zostaje nam całe życie umiłowanie fagotu. Znaczy trudno powiedzieć na ile umiłowanie fagotu, natomiast psychologowie muzyki mówią, że faktycznie zalążki preferencji muzycznych my już wynosimy z okresu prenatalnego. Czyli tak naprawdę taki, taka pe pe pewien element zostaje nam z tego, co, czego słuchała mama, prawda? Bo jeżeli mama czegoś, coś, czegoś słuchała, co jej się podobało, co ją relaksowało, albo cieszyło, albo radowało, no to siłą rzeczy, poprzez naczynia połączone, dziecko też było uspokojone, uradowane, tak, zadowolone. Tu mieliśmy w duszpasterce dziewczyny, która jak słyszała wielączylę, zareagowała zupełnie, już jak autystyczna reakcja taka, wyłączała się zupełnie. Jakby wchodziła w inny świat. Mhm. I okazało się, że mama była wielączylistką. No właśnie. Cały, cała ciąża to było i potem jak tylko słyszałam wiolonczelę, to mhm. przyniosła mi najwięcej chyba nagrań właśnie w Tak. Podobnie też się dzieje z dziećmi wokalistek. Jeżeli wokalistka jest tak. w ciąży i uprawia zawód przez całą ciążę, to też część badań pokazuje, że dzieci właśnie wokalistek potrafią już się intonacyjnie dostrajać nawet w trzecim miesiącu. Życia. To jest niesamowite, dlatego że dzieci generalnie tę umiejętność dostrajania mają gdzieś tam w wieku przedszkolnym. Te, które dużo śpiewają troszeczkę wcześniej. Natomiast trzeci miesiąc to jest totalny ewenement. Więc Czyli i... słuch muzyczny nie musi być genetycznie y, zakodowany, może. Nie, zakodowany aczkolwiek w mówi się, że i geny, i środowisko ma znaczenie, prawda? Natomiast oczywiście tutaj biopsycholog powie, że bardziej geny, psycholog społeczny powie, że bardziej środowisko, No to prawda? czy będzie więc... muzyka szkodliwa? Tak, jakby unikać w ciąży, ponieważ będzie negatywnie wpływała na rozwój dziecka. Znaczy, czy jest na... To znaczy, na pewno muzyka, której słuchamy bardzo głośno, mm. będzie y, źle wpływać, dlatego że zjawisko stresu psychoakustycznego, które u nas się wyzwala, jak gdyby niezależnie od naszej woli, tak, które dzieje się gdzieś tam na, w przedziale 80-95 decybeli, a przy sprzęcie, które mamy współcześnie, to żadna trudność, ten wolumen osiągnąć. I faktycznie wtedy badania pokazują, że przy takim, takiej głośności utworu uwalnia się adrenalina w organizmie. W związku mhm. z czym niezależnie, nawet gdybyśmy tego Mozart'a słuchali. Czyli tak jak już się uwolni adrenalina w organizmie matki, to dziecko już to odczuje. Dziecko może to odczuć, tak, jasne. No, poprzez pępowinę naczynia mamy połączone, więc. Kretki Czyli muzyka typiego. ok, tylko nie głośna? Może, może być tak. jazz, tak? Może być jazz. Może, tak być, może być jazz. Natomiast tu trzeba jak gdyby, nawet nie tyle gatunkiem, co pewnymi elementami, tak? że, że muzyka w odpowiednim tempie, że dźwięki, nie bardzo wysoki rejestr, nie bardzo niski rejestr, ale bardziej ten środkowy rejestr, tak? Że dźwięki, przede wszystkim te dźwięki, które będą przyjemne dla matki. Bo jeżeli dźwięk będzie przykry dla matki, nawet możemy powiedzieć o tym fagocie, ale wyobraź sobie, że na przykład jest sytuacja taka, że nie wiem tej matki brat, na przykład, wyobraź sobie grał na fagocie i był zmuszany do tego, żeby grać na fagocie i ona ma totalnie przykre skojarzenia z tym fagotem, mhm. w związku z czym nawet jeżeli będą ją przekonywać, że fagot jest świetny dla dziecka w okresie prenatalnym, to ona ma tak przykre skojarzenia, których nie jest w stanie. Mhm. Gdzieś tam w sobie, no czasami przepracowujemy takie rzeczy, ale czasami jest to takie skojarzenie, tak silne, że że te pierwsze reakcje emocjonalne są negatywne, więc no tutaj Czyli trudno. Będzie otrzymana przez dziecko? Może Tak, tak. I, I tutaj, jak gdyby tego należałoby się trzymać, że nie konkretny gatunek, tak jak, no właśnie, tak jak mówię, w latach 90. mówiliśmy, że Mozart, tak? Mhm. Nie tyle, ale właśnie co z barwą, co z rejestrem, co z tempem utworu, z harmonią, prawda? Że wiadomo, że jeżeli ta harmonia będzie przewidywalna, to ona będzie uspokajać, tak? Ale z drugiej strony też badania pokazują, że dzieci w wieku między 2 a 4 są niezwykle otwarte na różne przestrzenie i harmoniczne, i barwowe, i tak dalej, więc na przykład super. Jeżeli dziecku aplikujemy różne gatunki muzyki, a nie ograniczamy tylko ją muzykę. Czy nie ma tak, że, że molowa jest bardziej ok niż durowa? Nie, nie, nie. nie, nie. No, przyjęło się, ale to na przykład, no, o ile my na przykład rozróżniamy dur i mol, no to okazuje się, że na przykład y, populacje, grupy, które nie funkcjonują w ogóle w systemie, ten system dur-mol jest takim systemem europejskim, zachodnim, mm -hmm. tak, powiedzmy, tej zachodniej cywilizacji. Natomiast y, kraje, grupy, które funkcjonują w tak zwanych skalach, to myślę, że są takie, które dur i mol nawet nie, nie, nie słyszą różnicy. Bo to, to, to nie stanowi my, faktycznie nasze ucho jest przyzwyczajone do tego, że mol to smutne, dur to wesołe i tak się zresztą uczy też dzieci, mhm. czy w przedszkolach, czy w szkołach. Natomiast takie ucho, które nie jest przyzwyczajone do tego systemu, ono nawet nie będzie w stanie rozróżnić, czy to jest dur, czy mol, bo ono zupełnie gdzie indziej będzie zwracało uwagę na inne elementy. To skoczmy jeszcze na chwilkę do Wiednia, mhm. bo tam jest taki pokoik... Jest taki pokoik, jest House der Musik, w którym między innymi jest jedno z pomieszczeń, w którym możemy, takie zaciemnione pomieszczenie, w którym możemy sobie usiąść. Położyć się, przycupnąć uh, I, i usłyszeć te wszystkie dźwięki, które słyszeliśmy w brzuchu. Mamy niezwykłe doświadczenie. Nie wiem, byłeś już czy nie? Nie, nie, nie byłem. Byłeś jak wszystko się... przed tą. A, te, a temperatura yy, nie pamiętam, jak było, czy temperatura faktycznie była wyższa w tym pomieszczeniu niż w innych, Wilgotność. tego nie pamiętam. Ale pamiętam, że też wil o wilgotności nie pamiętam. Pamiętam światło i dźwięk. Te, te dwie rzeczy na pewno były dopasowane, natomiast te dwie pozostały nie światło nie też przytłumione. Tak, światło było też przytłumione, też było przyciemnione. Mhm. No, oczywiście cała podłoga w dywanach, mięciutko. Wiedząc, można było sobie w każdym miejscu tam odpocząć. Tak. Efekt drukowania żeśmy już też sobie omówili. Yy. No dobrze. W naszym rozwoju, w takim razie w naszym rozwoju yy, słuchu, rozwoju muzycznym, jesteśmy skazani na wybór matki. W pewnym tak, sensie. tak, jesteśmy w pewnym sensie tak, no nie mamy wyboru i myślę, że nawet tuż po urodzeniu również nie mamy te, tego wyboru. No owszem, teoretycznie można by było powiedzieć, że jeżeli będziemy bardzo krzyczeć przy jakimś gatunku muzycznym, to być może mama wyłączy i włączy coś innego, tak? No ale to jest Życie faza. Natomiast, nie, nie, ja mówię o Aha. sytuacji po urodzeniu już, tak? A, natomiast w brzuchu faktycznie jesteśmy, mhm. jesteśmy skazani, jesteśmy skazani na to, co słucha, czego słucha. No i tak jak zresztą też Witold Lutosławski mówił, że jesteśmy skazani generalnie na dźwięk, prawda? Skazani. Skazani na dźwięk, to jest sformułowanie naszego kompozytora. Niewolnicy dźwięku. Ja czasami wolę mówić, że jesteśmy utkani z dźwięków, mhm. bo jednak utrata, czy, czy niemożliwość korzystania z narządu słuchu, z narządu wzroku oddziela nas od świata rzeczy jednak, od świata przedmiotów, rzeczy. A niemożliwość korzystania z narządu słuchu Oddzielając od ludzi. Widzimy człowieka, ale. Nawiązać kontakt, to, to jest bardzo trudne. Jest trudne. Zresztą to samo mówią osoby, które pracują z osobami niedosłyszącymi czy głuchymi, prawda, że ten język głuchoniemych jest też językiem uproszczonym, tak. prawda? To nie jest tak język rozbudowany pod względem i gramatyki, prawda, i słowotwórstwa i tak dalej, tak jak ten język, którym my się posługujemy. On no, nie da się, prawda? Więc, więc jest to swego rodzaju zubożenie, prawda, że nie, nie w pełni jesteśmy w stanie tutaj no, na poziomie językowym uczestniczyć. Kiedy należy. Y Zaczynać kształcenie muzyczne dziecka. Zoltan Kodaj, węgierski pedagog, mawiał, że najlepiej na 9 miesięcy przed narodzinami, a potem jeszcze, zrewidował. Jeszcze zanim tak, zacznie słyszeć, tak tak, tak? tak, zanim zacznie słyszeć, a potem zrewidował tę swoją tezę i stwierdził, że on się pomylił, że jednak należy edukację rozpocząć na 9 miesięcy przed narodzinami matki. Czyli dbając o swoją kulturę muzyczną, tak. dbamy o naszych naszych wnuków. Tak, i przede przede w, moim, wszystkim... w moim wypadku to kiepskie dbanie, ale w Twoim wypadku to... Tak, tak. I, I rozwijanie pewnej wrażliwości, tak? Bo jeżeli my faktycznie zadbamy o to, żeby czy w okresie prenatalnym, czy później już we wczesnym dzieciństwie zadbać o to, żeby dziecko miało kontakt z żywą muzyką, to znaczy, żeby uczestniczyło w koncercie, żeby widziało muzyka, która gra. Jasne. Oczywiście bardzo duże znaczenie ma jakość sprzętu, która jest w domu, ale ona nie zastąpi tego mm, żywego mm, kontaktu z muzyką, tak? Już pomijam kwestie czysto fizyczno-akustyczne, czyli zakres częstotliwości i tak dalej. Ale ten kontakt, także, że ja widzę, że bierze instrument, że ten instrument wydaje jakieś określone dźwięki, i tak dalej, i tak dalej. Też ma ogromne znaczenie w takim też budowaniu wrażliwości, wrażliwości słuchowej, wrażliwości estetycznej dziecka. Na czym grają twoje dzieci? Moje hmm. dzieci grają na trąbce, flecie i skrzypcach. Hmm. Trójka dzieci. Każdy na Każdy na jeden. Okay. Tak jest. No i każde z nich oczywiście A na pianinie. Co robisz, jak dzieci się zniechęcają do, do używania instrumentu? Ja chcę już ćwiczyć nie będę ćwiczył. Teraz już tego nie ma. W szkole muzycznej pierwszego stopnia były takie momenty. Yy, no to w zasadzie tylko pozostaje rozmowa. Rozmowa i no, pewne zasady, na które się umawiamy, tak? Mm -hmm. Ale oczywiście jest tak, że nie zawsze ćwiczenie jest, jest przyjemne. To tak jak sportowcy. No, fajnie jest wystąpić gdzieś, natomiast sam trening też nie jest zawsze tak, że, że to jest coś, do czego ja tęsknię. Tak? Natomiast jeżeli mam wypracowane pewne nawyki, to już później tak jak też zresztą z muzykami rozmawiam, to oni już się nie zastanawiają, czy to przykre, czy niejasne. Czasami mi się nie chce wstać, ale wiem, że jeżeli tego nie zrobię regularnie, to później będzie mi trudniej. I to jak gdyby tutaj, jeżeli faktycznie dopuścimy do głosu rozum a nie emocje, to jest nam znacznie łatwiej. Co nie znaczy, że niechęcią nie ma i jakichś tam doświadczeń kryzysowych. No i wtedy, kiedy ten kryzys gdzieś nas dopada, no to istotne jest wsparcie. I to wsparcie może być różne. To wsparcie może być w rówieśnikach, może być w rodzicach, może być w nauczycielu z gry na instrumencie, tak? Bo czasami tak jest i to też tego doświadczam w pracy z nauczycielami w szkołach muzycznych, że właśnie jak takie doświadczenie kryzysu, szczególnie w szkołach muzycznych pierwszego stopnia, kiedy dziecko jest zniechęcone, to czasami zmiana repertuaru już wystarcza, żeby. Dać mu taki impuls, że a teraz grasz ten utwór, który Ci się podoba i dziecko zupełnie inaczej już będzie reagowało, prawda? Więc tutaj w zasadzie nie ma takiej jednej ogólnej, uniwersalnej recepty, bo każdy z nas reaguje inaczej, też każdy z nas inaczej reaguje na sytuację trudną. No, ale <laughs> nauka, nauka gry na instrumencie to, 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 to nie tylko muzyka, to także nauka charakteru. Prawda? Oczywiście, to jest, no, to jest pewnego rodzaju formacja, moglibyśmy tak. powiedzieć, tak? Bo jeżeli ja wiem, że żeby zagrać dobrze na koncercie, na egzaminie, na występie, to trzeba, żebym ćwiczyła każdego dnia, no to przecież pięknie nam się utrwalają czy rozwijają takie cechy jak samokontrola, samodyscyplina, umiejętność odraczania gratyfikacji, mhm. czyli pobawię się, czy zrobię coś przyjemnego, jak poćwiczę. To są bardzo ważne, bardzo ważne cechy, bardzo ważne umiejętności, o których zresztą e, była mowa już w książce, z tego co pamiętam, w, pod tytułem Test Marshmallow. Była taka książka wydana przez jednego z amerykańskich psychologów z Uniwersytetu Stanforda, który badał właśnie dzieciaki, jak sobie radzą z odroczoną gratyfikacją albo jak sobie nie radzą. Ale pokusił się później o badania podłużne, czyli zbadał te dzieciaki później te same za 5, za 10, za 15 lat. I okazało się, że te, które faktycznie miały pewien poziom samokontroli, właśnie umiejętności odraczania gratyfikacji. To przekładała się ta cecha na inne, na przykład na e, niewchodzenie w, w przestrzeń narkotykową, e, niewchodzenie w zbyt wczesną inicjację seksualną, e, trwałe związki, brak nadwagi i itd. Tutaj to było niesamowite, bo zadziwiły mnie te wyniki, na ile taka cecha, która tutaj wracając do tego ksz kształcenia muzycznego, poprzez chociażby to regularny, regularny kontakt z instrumentem i to, że ja każdego dnia, pół godziny czy godzinę czy dwie, no zależy od instrumentu oczywiście ale poświęcam, to też kształtuje pewne cechy osobowościowe, więc... No to... Jeszcze, jeszcze sprawności manualne... I sprawności manualne, i cały aparat ta. gry, prawda? I koordynacja, i, pa i pamięć mięśniowa, prawda? Więc tutaj masa, masa rzeczy. A poza tym jeszcze, no, wyobraź sobie sytuację, kiedy ktoś gra, mm, no najczęściej, tak? Fortepian, kiedy ma dwie ręce zaangażowane, nogi jeszcze, bo trzeba tam co chwilę jeszcze gdzieś pedał wcisnąć, ma nuty i nuty ma w dwóch systemach, bo jeden system jest w jednym kluczu zapisany do prawej ręki, drugi system w drugim kluczu do lewej ręki, więc wiesz, tam międzypółkulowo to jest przeciąg, tak? Tam się tworzy tyle połączeń neuronalnych. Zresztą badania też pokazują, że osoby, które grają regularnie na instrumentach właśnie od tego 5-6 roku, ciało modzelowate, czyli to, co łączy nasze półkule, jest grubsze. Więc no, ma to przełożenie, tak? Na ilość połączeń, w związku z czym w konsekwencji sprawność myślenia, pamięci i tak dalej, tych, mamy, tych mamy, yy, badań już jest dość dużo. Troszkę wody oczywiście. Yy, no to jeszcze porozmawiajmy o Jakieś higienie dźwięków. Mm -hmm. Tak, bardzo często mówimy w, we współczesnym świecie. Choć teraz już ten temat nie jest aż tak popularny, jak powiedzmy jeszcze dwa lata temu, mówiliśmy bardzo często o smogu. prawda Że jak był smog, to dzieci w przedszkolach nie mogły wychodzić na podwórko, bo zanieczyszczenie mm, powietrza. Natomiast nie mówimy o smogu dźwiękowym. A przecież też jest coś takiego zanieczyszczenie dźwiękiem, tak? E, przecież w zasadzie w przestrzeniach publicznych, w których jesteśmy w galeriach, w toaletach, w hotelach, w restauracjach. Wszędzie jest Dzień. muzyka, albo prawie wszędzie, mhm. tak? Bo faktycznie już teraz zdarzają się sklepy, które szczycą się tym, u nas jest cisza, ale tych sklepów faktycznie jest jeszcze niewiele. Trutosławski zabiegał o ustawowe. Tak, prawo do ciszy. Ustawowe, tak. prawo, ustawowe do... prawo do ciszy, czyli to w mówimy. Przestrzeni publicznej. Tak, w przestrzeni publicznej, to mówimy tak naprawdę o pierwszej połowie XX wieku, mhm. czyli już kiedy to dostrzegał, a ta przestrzeń jeszcze, wydaje mi się, że w tamtym czasie nie była aż tak. Zanieczyszczona, jak jest teraz pod względem dźwiękowym. No, Jaką jak, muzykę puścimy w sklepie, to będziemy sprzedawali, nie? Oczywiście. No i tu Dobre cała wino. gałąź audio marketingu padłaby, gdybyśmy nagle wyłączyli muzykę w, w, w przestrzeni komercyjnej. więc. Dobre wino wymaga muzyki klasycznej. Tak, tak. tak. Podobno lepiej się sprzedaje. właśnie Badania tak pokazują, że lepiej się sprzedaje drogie wino w momencie, kiedy z głośników sączy się muzyka klasyczna. Proszę bardzo. To takie ciekawostki, tak. Yy, także jak Państwo podajecie kiepskie wino do kolacji, to nie puszczajcie muzyki klasycznej, bo to nie pasuje jedno do drugiego. Tak. Yy. Ale do wina francuskiego muzyka francuska pasuje. A, tak. tak? I podobno właśnie jak jest yy, prezentowana muzyka francuska, to wino francuskie się lepiej sprzedaje. To trzeba puścić, tak? Sobie, tak. Też, tak. Też, tak. <laughs> Y, tak trochę chciałbym skręcić w rolę dźwięku w życiu duchowym. Mhm. Y, no, bo jednak pierwsze zawołanie, które znamy y, jeszcze z judaizmu to jest szema Izrael. Po pierwsze, mhm. słuchaj. Słuchaj, tak. Szema Izrael. Także tak jak się no, słuch pojawia jako pierwszy narząd nasz, który odbiera świat. Tak samo do tego się Bóg odwołuje. Pierwszy, słuchaj, szema Izrael, posłuchaj Izraelu. Ym, rola słuchania w naszym życiu religijnym, że nie duchowym, mm -hmm. ale religijnym jest przeogromna. Chrystus coraz zgłośnił. Czy Chrystus śpiewał? Nie wiem. No, kto ma wiedzieć? Nie wiem, Ewangelii nie ma nigdzie. Nie, nie ma nigdzie o śpiewie. A nie, czy, Pytanie, czy na ile głosił, bo kiedy głosił, przecież nie miał mikrofonu, na ile było to gdzieś tam na pograniczu melorecytacji? Nie? Trudno powiedzieć. Pomagał sobie tam, siadając tak. gdzieś na łodziach tak, i tak dalej. Tak, Akustycznie tak. był, był wrażliwy tak. na to. Tak, to na pewno. Wychodzi na górę wysoko nie? Tak. i tak, żeby go słyszano, o to dbał. To były jednak tysiące ludzi. A jakby śpiewał to, czy basem, czy tenorem. Jestem hmm. ciekaw. Pewnie ci, którzy śpiewają tenorem, uważają, że tenorem, a ci, którzy basem, tak, no. to. No jeszcze ten zostaje. Ja, na baryton, to, 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 to my tak przyjmijmy, że. My. Yy, ale w tym yy, ta dźwięków, bo, bo w ogóle w naszej kulturze yy, chrześcijańskiej, w kościele katolickim też. Dźwięków jest bardzo dużo i dbałość o dźwięk jest niezwykle wysoka. Dźwiękiem dzwonka się sygnalizuje teraz jest coś najważniejszego się dzieje i tak, ta, cisza. Ta i dbałość powiem. o dźwięki była od wczesnych już lat, prawda, bo przecież kiedy w okresie średniowiecza mm, wręcz mówiliśmy o takich w, w tej przestrzeni właśnie religijnej, tak, kościelnej, była mowa o określonych interwałach, które można albo nie można wykorzystywać, prawda? Tak. Więc wręcz nawet, czyli odległości między dźwiękami współbrzmienia były takie, które były dozwolone, czyli takie, które harmonicznie czysto brzmiały i takie, które były niedozwolone, tak? No i takim najbardziej charakterystycznym interwałem tym niedozwolonym był tryton, czyli tak zwana kwarta zwiększona, która zwana była też interwałem diabelskim. Więc, więc ta dwałość była od wczesnych wczesnych lat, właśnie a propos współbrzmienia harmonii, melodii, tak? Są to niektóre dźwięki zarezerwowane, które są tylko odzywają się w danym momencie, tak przed kołatki. Tak. W czasie Wielkiego okresie piątek, wielko, tak, Wielkiego Na Wielki Piątek. W Strydom tak. Pascalnym. Tak. To, to, to one tylko tam są. I to jeszcze kiedyś były takie kładki, tak, takie wózki jeżdżono dookoła kościoła, mm -hmm. żeby klekotanie to rozlegało się wszędzie, wszyscy słyszeli to. Dzwony, które, których używamy, muzułmanie, którzy też tak. wykorzystują dźwięk bardzo mocno. Ale też wydaje mi się, że w tym naszym naszym świecie dźwięków i yy, duchowości ogromno ogromno odgrywa cisza, brak dźwięku. Tak, bo właśnie tutaj mówimy dużo o dźwiękach, o tych sygnałach dźwiękowych, o których mówisz, tak? że, że wszyscy wiemy, że ten sygnał dźwiękowy to i to oznacza, prawda? Czy, czy chociażby kołatki, czy tak jak no, mówimy chociażby o zawołaniu na modlitwę wśród muzułmanów. Yy, natomiast no, tę ciszę też niejednokrotnie zaniedbujemy, tak? No, bo jeżeli mówimy o życiu duchowym i o rozwoju duchowym, no to kiedy ja mogę rozwijać się duchowo? No wtedy, kiedy będę uprawiać coś takiego, co nazywa się wglądem, czyli potrafię usiąść w ciszy mm -hmm. i zastanowić się nad sobą, co robię, dlaczego to robię, po co, dokąd zmierzam, jaki jest mój sens, cel działania itd., itd. I teraz tak naprawdę ja spotkać się ze sobą mogę dopiero w ciszy, dlatego że dźwięki, jakiekolwiek by nie były, one będą mnie rozpraszać. No ale taka głucha cisza, taka zupełnie głucha cisza, to tutaj się boimy też. Nie? Tak, takiej głuchej ciszy myślę, że, ale też tak naprawdę takiej głuchej totalnie ciszy nie jesteśmy w stanie osiągnąć, bo nawet jeżeli wejdziemy do kabiny dźwiękoszczelnej, to i tak słyszymy siebie, słyszymy swoje własne rytmy. Mhm. Co podobno osoby, które właśnie w takich kabinach miały okazję przebyć kilka minut, podobno jest niezwykle lękotwórcza. Lękotwórcze. Tak, że Także no tak, podobno tak, właśnie tak, ludzie się tak, obawiają, tak, no bo właśnie ta głucha cisza to jest coś, do czego nasz organizm nie jest przyzwyczajony. Bo... Pozba pozbawienie człowieka bodźców tak. zewnętrznych. Tak, tak tym bardziej, że my od okresu prenatalnego odzie... jesteśmy cały czas w przestrzeni dźwiękowej, tak? Więc tak jak powiedziałeś, możemy powiedzieć, że jesteśmy utkani z dźwięku, możemy powiedzieć, że jesteśmy zniewoleni, no na różne aspekty możemy zwrócić uwagę, niemniej jednak dźwięk nam towarzyszy od samego początku, w związku z czym, no istotne jest, tak ale też istotne jest, żeby, żeby go jednak umieć e, minimalizować, jeśli nie ma potrzeby korzystania z tego dźwięku, tak? no, zamykanie ludzi w ciemnicach, w miejscach, gdzie właśnie nie ma, nie ma, nie ma bodźców, to tak. budowało bardzo, bardzo głęboki lęk. Yy, ja zauważyłem, że yy, nawet jak siedzę w pokoju, jest OK, ja lubię ciszę, ale dużo się zmieniło, jak kupiłem sobie zegar ścienny i słyszę jednak tik-tak, tik mhm. to, to jest tak, jak, jak słyszę to, to znaczy, że jest cicho. <gryny> że jest cisza. To, to jest dla mnie znaczenie. Punkt odniesienia. Punkt odniesienia. Mhm. Miałem kiedyś taką <k carrelle> pustelnię. W górach moi przyjaciele, znajomi, yy, zafundowali mi taką małą, małą pustelnię, maleńki, maleńki domek. Yy, to przyznam się, że pierwsze zawsze noc nie była łatwa. <mule> yy, brak dźwięków był, był czymś przykrym. Yy, co prawda wędrówka przez las do tej pustelni troszkę łagodziła już, bo to inne dźwięki, tak. szum wiatru i, i trochę mniej tych dźwięków niż amplituda. Ale pierwsza noc była często budziłem się w nocy, jakby czegoś brakowało, jakby coś. No tak, ale to tutaj wynika to z takich naszych nawyków, prawda? Związanych z przestrzenią akustyczną, do której my się też przyzwyczajamy. W związku z czym, no te punkty odniesienia też dają nam poczucie bezpieczeństwa. Tak, bo jeżeli tak. regularnie, co godzinę przejeżdża tramwaj, mhm. to znaczy, że jestem w swoim miejscu, że jestem tu, gdzie trzeba itd., itd., itd. Dzieci, to... tak, i tak dalej, i tak dalej. Więc Dzieci, które zasypiają przy rozmowach dorosłych i nagle robi się cicho, to też budzą się. Też się budzą, jest. bo jest zmiana tej przestrzeni akustycznej, prawda? Ale powiem po kilku, po kilku dniach spędzonych w pustelni, to y, budziłem się z powodu hałasu, a hałas robiły y, korniki, kołatki jedzące uh -huh. drewno uh -huh. i zaczynałem to słyszeć. Tak, tak, drobne, tak drobne dźwięki zaczynałem słyszeć. zaczęłem słyszeć. Na przykład byłem w stanie y, w nocy y, ciemno, jak się obudziłem, byłem w stanie usłyszeć jakaś pogoda na zewnątrz, po tym, jak drzewa się zachowują, jakie jak, jak, jak dźwięki wydają. To, 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 to wrażliwość ta, ta muzyczna, ta, ta wrażliwość dźwiękowa, dźwiękowa się zmienia, bardzo, bardzo, tak. bardzo wzrastała. My żyjemy też w jakimś, takim, ja, ja bardzo sobie to chwalę, ta, w takiej przestrzeni, gdzie nasz język jest bardzo onomatopeiczny tak. I, i te, ja jestem zachwycony językiem polskim, wiesz? To, 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 że liście szeleszczą, że potok płynie, że kołatka klekocze. Tak. To jest niesamowicie piękne. To, myślę, że każdy w swoim języku natywnym to słyszy najbardziej, tak? ale myślę, że każdy język ma takie smaczki. Ja pamiętam jak nie, nie, kiedyś. Niemiecki takich smaczków. Nie chciałam powiedzieć o niemieckim teraz tak? akurat, chciałam powiedzieć Proszę o języku bardzo. włoskim. Tak, już pamiętam jak e, jakie zdumienie właśnie onomatopeiczne. Wywołało we mnie słowo komar po włosku. Nie wiem, czy wiesz, jak jest komar. Zanzara. Dzand prawda? Zanzara. No to przecież no, no tak oddaje, dzandzara. prawda? No. dzanzara 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 I jest, więc myślę, że każdy język ma tutaj takie, takie swoje smaczki. Tak samo jak pamiętam właśnie nietoperz. Nie wiem dlaczego, ale z jego dźwiękiem się też. Ma, trudno powiedzieć o dźwięku, tak? Nietoperza, ale pipistrello. Pipistrello. Taki. No pasuje, prawda? <noise> więc myślę, że, że każdy język, aczkolwiek tutaj umiłowanie do języka włoskiego, który kojarzy jest tak językiem muzycznym. Kojarzy tak. się z radarem, tak. Tak, tak. Yy, tak więc yy, cisza. Cisza się przewierca przez nas. Ciszę się niejednokrotnie boimy. Boimy się, myśli. ale też może działać, jak dobrze, dobrze się nią posłużymy, to może działać terapeutycznie. Przecież wszystkie, wszystkie zakony... Yy, Czasami jest tak, że to ludzie, którzy się boją ciszy, jadą do jakiegoś zakonu benedetyńskiego. Ja tam, tam, tam nie, tam, tam, tam ta cisza jest bezpieczna, tam ta cisza mi sprzyja. Nie? Ale w ciszy też, y, to, to co powiedziałeś, człowiek zamknięty w pomyślnym dzienniku dźwięków, odkrywa siebie, o którym ogóle że jest. No. Tak, tak. Cisza pomaga nam się przewiercić przez te wszystkie nasze pokłady, naszej osobowości, przez, przez tą, tą warstwę biologiczną. Tak, a nie przede wszystkim potem przez psychologiczną, oczywiście, potem, potem, no i dojść do psychową. przestrzeni duchowej, mhm. do rachunku sumienia tak naprawdę, bo kiedy moje sumienie się odezwie? Przecież ja mogę sumienie nie tylko zadeptać swoim sposobem zachowania, ale też mogę je zakrzyczeć. Mhm. Ja mogę też je zagłuszyć. I też niejednokrotnie Ale ty, to można zrobić. Prawda? się wydaje, że nie tylko rachunek sumienia. To jest, generalnie wzrasta nasza wrażliwość. Tak, to znaczy rachunek sumienia myślę też o takim znaczeniu refleksji też nad sobą, prawda? Nad tym że, znaczeniem tego, co robię, jak robię i dlaczego to robię. Prawda? Słowa potrzebują ciszy. Ja przyniosłem myśliwskiego, wiesz? Mhm. I e, jeśli pozwolisz, to przyznam taki fragmencik. Ojejka, zamknął mi się to teraz to gdzieś tu. Jest. Yy, taki fragment, przejmujący mnie fragment o ciszy. Yy, to, to pisze syn o swoim ojcu. I tylko do wieczoru miał zaufanie, gdyż do tych paru swoich słów potrzebował ciszy niezmąconej, jaka jedynie z wieczorem nastaje. Ciszy w izbie, w obejściu, we wsi. Bo tylko cisza godna jest słów, tylko w cisze słowa znaczą to, co się przez nie pragnie. A kto zna dobrze wieczorną ciszę, ten wie, że się ta cisza sama wsłuchuje w człowieka, w jego milczenie, w myśli. W życzenia. W tej ciszy słychać, jak stół stoi, jak obrazy wiszą na ścianach, jak garnki obsychają na kuchni, a mleko siada się w liniakach. Słychać, jak mróz bierze na noc i ogień stygnie pod blachą, jak się nafta w lampie z płomieniem liże, a pisklęta klują się z martwoty w opałce pod stołem. W takiej to ciszy rodzą się przeczucia, szmery, przemieniają się w przestrogi a senność w śmierci. Hmm. Bardzo piękny fragment tak. ciszy. Ta, ta cisza, która wsłuchuje się w człowieka. My, my jako chrześcijanie, nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, ale my uważamy się za ludzi głęboko wysłuchanych. Nie? Uh -huh. To ta nasza najczęstsza modlitwa, która nam towarzyszy, to jest Ciebie prosimy, tak. wysłuchaj nas Panie. Jesteśmy głęboko przekonani, że Bóg się w nas wsłuchuje. No, myślę, że też jak popatrzymy na naszą anatomię. Mamy dwoje uszu, jedną buzię, a nie odwrotnie. No, Elżbieta, to znaczenie słuchania. A tak? z Dijon. Ona odkrywa, że człowiek jest jak instrument, na którym może zagrać różne melodie. Mhm. I no, też jak, jak mamy instrument strunowy, to żeby on się odezwał, trzeba uderzyć w niego. Tak. Nie? Więc czasami jak życie w nas uderza. Albo ktoś nas uderzy w Tak, tak, dają jakieś dźwięki. Możemy też wygrać piękną melodię. Co prawda, ona uważała, że to jest też taki strony, który na jedną wadę bardzo szybko się rozstraja. I to jest jego wada. Ale znamy różne sposoby, różne sposoby łapania tego nastroju, strojenia siebie samych. No I jednym ze sposobów jest także y, znalezienie kawałka dobrej muzyki. Nie? Tak. Tak kawałka dobrej muzyki, ale też przecież niejednokrotnie e, intuicyjnie my się dostrajamy. Przecież jeżeli e, to myślę, że najczęściej widać wśród e, młodych ludzi, że jak już tak złapie takiego totalnego doła, no to włącza totalnie dołującą muzykę. Mhm. I to jest, to też działa terapeutycznie. To też bo, słuchanie harmonii, tak? Tak, no. słuchanie harmonii, bo to jest właśnie takie na poziomie nieświadomym e, dzieje się taki dialog, także. Mnie świat nie rozumie, ale ta muzyka mnie rozumie. I ja rozumiem muzykę. My nadajemy na tych samych falach. I niejednokrotnie jest nawet jedna z takich metod muzykoterapeutycznych, która się nazywa IsoLevel, która właśnie polega na tym, że zaczyna się proces, jak gdyby sesję terapeutyczną, od wysłuchania utworu, który jest zgodny z nastrojem pacjenta, z którym przychodzi. To jest praca indywidualna, tak? Czyli najpierw jest wywiad z pacjentem, i zgodnie z tym nastrojem prezentuje się pierwszy utwór, po to, żeby Mówimy na przykład o obniżonym nastroju, czyli, czyli ten pierwszy utwór, bardzo mówiąc ogólnie taki dołujący, po to, żeby za chwileczkę tym kolejnym utworem zneutralizować ten nastrój, powiedzmy taki czy depresyjny, czy, czy, czy smutny, i dopiero trzeci utwór to jest ten utwór, który ma podnieść nastrój, zmodyfikować ten nastrój. Czyli to nawet jest metoda terapeutyczna, którą, tak jak mówię, młodzi ludzie bardzo często wykorzystują intuicyjnie, nie wiedząc o tym, ale właśnie zgrywa się z tą muzyką, tak? Czy chociażby, no, rytmiczna muzyka do biegania, do sprzątania i tak dalej, która też nam pomaga się zrytmizować i utrzymuje nas w pewnym rytmie. Co też bardzo często robimy um, intuicyjnie, tak? Nie, nie zdajemy sobie często z tego sprawy, tylko dopasowujemy, okej, okay, to jest w moim rytmie. To, 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 to jest droga, która jest, mi się wydaje, bardziej uniwersalna nawet. W rozmowie z kimś, na początek wejść w jego klimat, tak? współodczuwać, i potem spróbować troszeczkę go gdzieś podnieść, a dopiero potem wejść w nową przestrzeń. Tak. Ale na początek zejść do niego tam, gdzie on jest. Zrozumieć, i... tak. tak, i... tak. tak. tak to jest troszeczkę... Poznać przede wszystkim. To jest to, co Platon mówił, mhm. tak? Y już nie pamiętam, w której z książek, ale właśnie takie sformułowanie Platona padło: nie lubię tego człowieka. To znaczy, że muszę go lepiej poznać. <laughs> Bardzo ładne. Mhm. Bardzo ładne. No sesji bardzo dbamy o, o muzykę i też nam zależy na tym, żeby wszyscy mogli śpiewać. Także na, na rekolekcjach na wyjazdach nie ma także jest jakaś hola, która śpiewa, tylko wszyscy codziennie rano wszyscy y, biorą udział we wspólnej nauce śpiewu. Na ten pełen podziwu dla tych rozśpiewek najróżniejszych i co tam mm -hmm. się dzieje y, włącznie z masowaniem, z gimnastyką, tak, z dotykaniem siebie nawzajem też. Jak człowiek śpiewa, to lepiej oddycha, do jest się bardziej utleniony, tak? tak, przed konferencją zawsze jest nauka śpiewu i wtedy uh -huh. ludzie mniej zasypiają na konferencji, chętniej słuchają, są w stanie więcej przejąć A poza tym badania też pokazują, że w trakcie śpiewu rozszerzają się źrenice i uwalniają endorfiny do organizmu. Poważnie. Naprawdę. Także myślę, że to też powoduje, że mam pewien poziom takiej aktywizacji. sobie. No i też jest robienie czegoś wspólnego, nie? to jest tak. wspólny śpiew, tak. musimy słuchać siebie nawzajem. No, poczucie przynależności społecznej wpływa na nasze zdrowie i psychiczne, i fizyczne, więc. To jakie znaczenie ma śpiewanie w chórze? Tak raz w tygodniu pójść na próbę chóry, jak to wpływa na człowieka? No, między innymi właśnie to, o czym teraz powiedzieliśmy, tak? Czyli ta y, poczucie przynależności, bardzo ważne. Przecież w psychologii społecznej mówi się, że jest to jeden z głównych motywów społecznych, funkcjonowania w ogóle człowieka, tak? Y, chęć przynależności, czy też w drugą stronę, tak? To poczucie odrzucenia jest bardzo dotkliwe i przykre dla człowieka, w związku z czym człowiek zrobi wiele rzeczy, żeby przynależne to jest to, co robią na przykład adolescenci, tak? o osoby w, w tym wieku, okresie dojrzewania przeszonych, chcą do jakiejś grupy przynależeć, tak? chcą zobaczyć, że oni tak samo jak ja. I dokładnie temu samemu służy, yy, służy chór. Plus jeszcze oczywiście no, ćwiczenie samych mięśni, dotlenianie organizmu i tak dalej. To, że przynajmniej raz w tygodniu odpuszczę mięśnie żwaczy i rozluźnię swoją szczękę i dam swojemu organizmowi y, informację pod tytułem Jest luz, organizm jest rozluźniony, w ogóle panuje nad tym y, organizmem i mam świadomość mięśniową. To mi też pomaga, bo to się później przekłada też na świadomość mięśniową w innych sytuacjach, że niepotrzebnie już nie spinam tych mięśni, bo moja świadomość, jest zwiększa, bo przecież w, no, kiedy śpiewamy, no to instrumentem jest całe ciało, więc to nie wystarczy tylko i wyłącznie buzią, tak? ale i krtań, i ramiona, i mięśnie, i przepona. Przecież tutaj masa rzeczy jest zaangażowanych, w związku z czym ta świadomość mięśniowa też mi pomaga później w innych obszarach życia. A wzajemne się słuchanie przecież trzeba czysto zaśpiewać. Przecież kształtuje nam później poziom empatii. Lepiej słuchamy, inaczej słuchamy później drugiego człowieka. Więc tutaj masa można by było wymieniać i wymieniać. Te... To, 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 to jest ta tajemnica, że jak ludzie przychodzą z, z pasterki, to są w lepszym dużo nastroju, bo tam chętnie kolędy śpiewają. Tak, tak. Chociaż to jedno zwrotki, ale, znam, ale znamy. Ale tak, znamy. Tak, i chętnie dam się wydzieramy trochę głośniej też, bo... A, a poza tym, no, choinka, ten nastrój mhm. raz w roku, na który czekamy, prawda, co zresztą już widać w sklepach od tam, powiedzmy, końca października, prawda, że, że się dzieje już i że wszyscy chcemy tego, tego okresu, więc tutaj jak gdyby ten kontekst też, też buduje nastrój, ale oczywiście śpiew. No i no, na, na każdym mszy święty jest okazja. To nie tylko chodzi o to, żeby chwałę Bogu oddać, ale też, żeby o siebie się trochę zatroszczyć i o tworzenie, to tworzy wspólnotę też, nie? To, No to, to święty Augustyn mówił, kto śpiewa, to się dwa razy może. Modlią. Wiedział, co robi, wiedział, że to i dla Pana Boga. No, ktoś siebie. śpiewa czysto, nawet trzy razy się modli. Nawet o. Tak, tak. Super. <grych> Ym, no Czyli i... warto pochodzić na chór, żeby czysto śpiewać. No to tak, ale jest, dzieje jest, się decyduje. coś jeszcze, bo dzieje się. Yy, yy, ci, którzy, ci chórzyści biorą udział w bardzo rozbudowanym i niesławitym procesie, bo no dostają jakieś nuty, które stworzył ktoś, kto czasem już dawno nie, nie żyje. Tak. Więc sięgamy gdzieś do głębokiej przeszłości. To jest wszystko jakoś zakodowane i, i, i pierwszy bierze to drygent i próbuje to rozczytać. Yy, I on odbywa jakąś pracę z tym. Mhm. Spotyka się też z tym człowiekiem, który to napisał. Mhm. Czasami musi o nim poczytać, czasami musi tak. poznać bliżej. Dobrze yy. jest, jeżeli to robimy. Bo nie zawsze tak oczywiście jest, ale tutaj ten proces, o którym mówisz, tego kodowania, rozkodowania, on się dzieje na kilku płaszczyznach i kilka razy, tak? No bo jeżeli kompozytor miał jakiś zamysł i to zakodował w nutach, to później ten chórmistrz, dyrygent bierze nuty i je rozkodowuje. No ale rozkodowuje je po to, żeby znowu zakodować w chórze. No ale potem tego chóru słucha widownia i widownia rozkodowuje. I potem tworzy kolejny kod, jak opowiada komuś o tym, mhm. prawda? Więc zobacz, ten rozkodowanie i kodowanie, używając takiego współczesnego języka, dzieje się na kilku płaszczyznach, w związku z czym tutaj zobacz, ile jest miejsca na interpretację, tak? Czyli między tym źródłem, czyli pierwszym utworem i zamysłem kompozytora, a na przykład tym widzem, który w jakiś sposób odebrał ten chór i na przykład nie wiem, zaśpiewał swojemu koledze, że to tak, i, a nie inaczej było. Czyli też już jak gdyby ze swoją interpretacją. Ale no, ta interpretacja robi też w dialogu, nie? Bo coraz to, tak. to się zgodziło tak, w dialogu, jest, nie? Tak. gdzie ja, ktoś musi powiedzieć i być zrozumianym też. być tak. Nie tylko że powiedział, ale ktoś usłyszał to, co on mówi. Nie? Mhm. I, I co więcej, te, ten apel skierowany jest w stanie przetworzyć znowu na. Yy, jakiś dźwięk, który będzie mógł być nowo odczytany. To niesamowite rzeczy to się dzieją. Yy, myślisz, że ludzie, którzy na, na co dzień uprawiają muzykę, a nie, nie, nie mówię o, o zawodowcach, bo Aha. teraz trochę tak tak mi się wydaje, że to skręcamy w drogę taką, że albo jestem zawodowym muzykiem, albo jestem tylko odbiorcą. Tak, niejednokrotnie tak jest i wydaje mi się, że troszeczkę już z tego wychodzimy, bo o ile jeszcze powiedzmy gdzieś tam 10-15 lat temu obserwowałam taką tendencję wśród rodziców w szkołach muzycznych pierwszego stopnia, czyli maluchach, że rodzice posyłali dziecko, no bo chce, żeby było muzykiem, a teraz już do szkoły muzycznej pierwszego stopnia rodzice posyłają dziecko, bo chcą, żeby się rozwinęło, czyli ta świadomość już jest inna, mi się wydaje, tak? Natomiast oczywiście cały czas Gdzieś chciałoby się, żeby ta powszechna edukacja muzyczna była na lepszym poziomie. Generalnie nie jesteśmy narodem, który jest rozśpiewany. tak Powiedzmy, mamy pewne grupy, tak? czyli gdzieś tam górale, tak? ściana wschodnia, są grupy, które faktycznie śpiewają, śpiewają bardziej niż reszta Polski. Niemniej jednak, jako naród. Nie jesteśmy narodem, który lubi biesiadować i śpiewać przy stole. No, oprócz tego czasu kolędowania, prawda? To, to, to gette, tak? Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź. Tam, gdzie dobre serca tam, mają, tam. bo ludzie źli, wierzę mi, ci nigdy nie śpiewają. Nigdy śpiewa. nie śpiewają, tak. Więc trzeba śpiewać. No, ale to też to, o czym mówiliśmy, prawda? Że, że to śpiewanie, kiedy jestem totalnie wściekła i mam zaciśnięte szczęki. No, to nie jestem w stanie zaśpiewać. Żeby zaśpiewać, ja muszę poluzować. Tak? Czyli... Coś trzeba odpuścić. No nie jestem w stanie w stanie takiej agresji totalnej śpiewać. Ale i śpiew pod próżnicami? Rewelacyjnie. Autoterapia po prostu hmm. taka, którą mamy za darmo. No oprócz kosztu wody oczywiście. <laughs> tak, no można tym... przy goleniu. Można, można przy goleniu ewentualnie, <laughs> tak. tak Ale tak, niezwykle autoterapeutyczne, bo to co powiedzieliśmy, dotleniamy organizm, rozluźniamy mięśnie, pogłębiamy świadomość mięśniową, a jednocześnie też w bardzo bezpieczny sposób uwalniamy swoje emocje. Bo my przecież... W ten sposób, no można by powiedzieć, tych negatywnych emocji możemy się też pozbyć. Bardzo bezpieczny sposób. Rozróżnić się. Tak, tak rozróżnić się, pośpiewać. No tak, zaczęliśmy rozmowę od dźwięków. My, my w ogóle to spotkanie na temat muzyki, dźwięków chcemy kontynuować. Marzy nam się spotkanie z jakimś muzykiem. Są pewne plany, ale jeszcze, jeszcze nie zdradzę. Marzy nam się także spotkanie z ludźmi głuchymi, żeby zajrzeć do ich świata i tam zerknąć. Jesteśmy cały czas pod ogromnym wrażeniem tego, co proponuje papież Franciszek, czyli tej opcji synodalnej, w której namawia nas do tego, żebyśmy rozmawiali, też żebyśmy słyszeli siebie nawzajem. Stąd właśnie ten pomysł, żeby Amelię zaprosić i żeby o takich dźwiękach na... W poziomie najbardziej basic, trochę porozmawiać i uświadomić sobie, jak on to ma ogromne znaczenie w naszym życiu. I mam nadzieję, że temat będzie kontynuowany, do czego y, ogromnie zapraszam, ale też zapraszam do tego, żeby tam nas zalajkować, y, żeby subskrybować, żeby komuś polecić, bo y, chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób mogło brać z nami brać udział w tych spotkaniach. Oczywiście, jeśli ktokolwiek ma jakiekolwiek pytania do Ameli, to wystarczy tylko na Facebooku czy w komentarzach umieścić pytanie, a Będziemy na to reagowali, będziemy tak. odpowiadali, i możemy nawet wejść w jakąś sobie rozmowę czy nawet dyskusję, do której serdecznie zapraszamy. Za to spotkanie bardzo, bardzo gorąco dziękuję, ja I, tak. i może będziemy jeszcze temat kontynuowali, zobaczymy. A przynajmniej na pewno, jeśli tylko ktokolwiek będzie chciał ten temat kontynuować na Facebooku czy w komentarzach. Do zobaczenia, do następnego spotkania. Do zobaczenia.